tym, że miejscowi buddyści jedzą mięso, była niezwykle ważna, gdyż podstawą tego dania, jadanego w całej Kambodży, jest kotlet schabowy, tylko pokrojony w paseczki. To będzie danie typu stir fried, więc wszystko trzeba mieć przygotowane. Błyskawiczna akcja na woku, więc tylko jedną rzeczą się wcześniej zajmę pokazowo. To jest tutaj jedna z podstawowych jarzyn. Taka oto fasolka. Trzeba tego nie za dużo pokroić. Mniej więcej tyle. To jest jadane tutaj bardzo często, na surowo również. Obok mięsa główną rolę w tym daniu odgrywa imbir. Imbir pokrojony w takie oto cienkie paseczki. Obierajcie Państwo imbir. Przesądy, jakoby imbiru nie trzeba było obierać, są kompletnie bez sensu. Najlepiej to zrobić w ten sposób, łyżeczką. Widzicie Państwo, jaki soczysty. Warto w sklepie nagnieść imbir palcem. Jeśli puszcza sok, jeśli jest miękki, to znaczy, że jest świeży i soczysty. U nas dość często bywa stwardniały. Więc ten imbir i jeszcze ostrość. To może być chili, ale tutaj raczej się chili nie używa. Na koniec będę dodawał bardzo dużo świeżo zgniecionego pieprzu. Pieprzu stąd, pieprzu kambodżańskiego. Biały pieprz z regionu Kampo. Więc zaczynam. Panie i panowie, uruchamiam kuchenkę. Wokół nieco oleju i teraz dwie rzeczy. Bardzo dużo posiekanego drobno czosnku oraz cukier. Ten cukier powinien się lekko skarmelizować. Kiedy czujemy, że czosnek zaczyna pachnieć i lekko zmienia kolor, a cukier zniknął, bo się rozpuścił, wrzucamy mięso. Tego mięsa jest tutaj bardzo niewiele, więc dodajemy od razu nieco fasolki. I smażymy szybciutko, mieszając. Teraz imbirowe paseczki w wielkiej ilości. To jest danie przepełnione imbirem. Jadane, jak rzekłem, w całej Kambodży. Coś, co wszędzie przy drodze spotkać można. I teraz to smażymy do momentu, aż mięso będzie całkowicie miękkie. W imbirze jest nieco wody, więc czosnek tylko się zrumieni, a nie przypali. Ostatnie dwa składniki to nieco soli. Tutaj nie ma sosu sojowego ani rybnego. Słoność jest tylko od soli. No i wcześniej wspomniany biały pieprz z Kampot. Dość go sporo. I teraz tak jak oni to robią, trzeba sprawić, by wszystko się wymieszało. Jeśli nie macie doświadczenia w gotowaniu na woku, to możecie to podlać odrobinką wody w trakcie smażenia. Będziecie wówczas mieli gwarancję, że to się nie przypali. A teraz jeszcze dosłownie chwilka, by te wszystkie smaki się pięknie połączyły. Potrawa niezwykle prosta i arcysmaczna, więc jeśli jesteście miłośnikami wieprzowiny, nie zapominajcie o niej. Nie zapominajcie też, by nie myć woka detergentem. Tak jak Azjaci trzeba robić. Wystarczy tu wlać trochę wody, gdy wok już pusty, zagotować wodę, wylać, wszystko wytrzeć. Gotowe. To również gotowe. Miejscowi jedzą to rzecz jasna, tak jak niemal wszystko, z ryżem jaśminowym, najlepiej ugotowanym na parze. I jedzą to pałeczkami albo też widelcem i łyżką. Noże to tylko fanaberie, jak je się steka. Ale przecież my się stekami dzisiaj nie zajmujemy. No i po co, skoro mamy najprawdziwszą khmerską wieprzowinę z imbirem?